Jak widzimy na Pyrkonie, no cosplaye są wszędzie. Na samej inauguracji znaliśmy kolejną panią, która tym się zajmuje. Pierwsze no pytanie, kogo cosplayujesz? Jest to postać mało rozpoznawalna w Polsce, bardziej znana w Europie. Ona nazywa się Kiriko Hattori i jest na podstawie rysunku Shinji Yamashity. To jest artu Shinji Yamashity. Nic mi to nie mówi, to jest jakiś komiks, jakiś film. Shinya Yamashita jest bardzo popularnym rysownikiem, który tworzy do różnych gier, do Final Fantasy, robił postaci do Tekena, też właśnie stworzył tą postać. Okazało się, że ona też występuje w animacji japońskiej. Ona nazywa się Dai Shogun. To już mi Final Fantasy i Tekken mówi troszeczkę więcej. Skąd przyjechałaś na Pyrkon? Przyjechałam z Gdańska, więc trochę tutaj się do Państwa jechało, ale ogólnie podróż przebiegła w porządku. Rozumiem. Jak to z transportem Twojego przebrania? Czy no, jechałaś tak w pociągu lub w samochodzie, czy raczej dopiero przebrałaś się na miejscu? Jechałam pociągiem ogólnie. To jest, w ogóle cała zbroja mieści się w tej jednej walizce, tak? Tylko ogólnie rzecz biorąc mam jeszcze jeden cosplay propos Tekena, ale to jutro, że tak powiem, będę śmigać tutaj jako Lucky Chloe z 7 odsłony Tekena. Natomiast uważam, że... ogólnie tutaj organizacja Pyrkonu jest troszeczkę słaba pod tym względem dla cosplayera, bo nie ma za bardzo gdzie się przebrać. Wiadomo, toalety są, nie? Ale fajnie by było jakieś takie miejsce, gdzie faktycznie można pójść, się przebrać na spokojnie. Czyli rozumiem, że uważasz, że organizacja no Pyrkonu jest taka sobie. Może powiem tak, nie chcę tutaj oczywiście hejtować czy coś w ten deseń, ale jedna kolejka potem, druga kolejka, tak ciężko dla no rozumiem. Cosplayera troszeczkę przy tym wszystkim wystać. Skąd w ogóle taka pasja, żeby zacząć się przebierać za różne postacie? Zainspirował Ciebie ktoś do tego, czy tak po prostu sama sobie no, wymyśliłaś, że zacznę się przebierać? Powiem szczerze, że od dłuższego czasu fascynował mnie Leon Ciro, cosplay art. To jest włoski cosplayer bardzo popularny w fandomie. Ja ogólnie nie miałam, że tak powiem, odwagi, nie wierzyłam w siebie, też miałam, że tak powiem, ogólnie mało pewności siebie, ale stwierdziłam, kurczę, a spróbuję w końcu. I moim takim pierwszym cosplayem większym, znanym troszeczkę w Polsce jest Alisa Boskonowicz. W tamtym roku śmigałam jako Alisa Boskonowicz z Tekena. Taka postać z piłami, nie wiem czy kojarzysz ogólnie rzecz biorąc. A cosplayem jako tako zajmuje się już, no, już ponad rok można powiedzieć. Już ponad rok. Więc tak fascynowało mnie to. Oglądałam sobie różnego filmiki na YouTubie. Wiadomo, Stany no, Zjednoczone jednak mają taki poziom. No tak, no szczególnie na Genconie można zobaczyć bardzo dużo różnych rozmaitych cosplayów. Mhm. Ja raczej mówię o takich konwentach, jak na przykład na Stany Zjednoczone masz Katsucon na przykład, bardzo popularny, masz WonderCon, ColossalCon, czy tam są już takie naprawdę, że okej, okay, u nas w Polsce jak już jest 25 tysięcy ludzi na konwencie, to już jest wow, nie? Tam już jest w milionach. Tam po prostu już jest to wszystko w milionach. W ten sposób, rozumiem. Także życzę dalszych sukcesów w tworzeniu nowych, jeszcze lepszych kostiumów i życzę miłej zabawy na Pyrkonie. Dzięki za wywiad. Dziękuję ślicznie. W razie czego, jeśli ktoś by chciał zobaczyć inne moje prace, zapraszam na facebookową moją stronkę Setsi Music Cosplay Art. My zapraszamy również.